Cześć, manko, z tej strony Lides. Witam was w pierwszym vlogu w sezonie 2023. W dzisiejszym vlogu, jak można zauważyć, pierwszy wjazd w pola w tym roku. Siew nawozów na Przężyto o zimę. Borowik. Przężyto prezentuje się tak. Bardzo ładne. Może trochę i za gęste, ale no nic już z tym nie zrobimy. Tak było siane. Miało być dobrze, ale myślę, że nie jest źle. Jest w miarę dobrze. Nawóz, jaki dzisiaj siejemy, to jest saletrzak 27%. Saletrzak. Co wam mogę, widzowie, powiedzieć? Przężyto dosyć ładnie przyzimowało. Trochę może go gdzie niegdzie przyszczypało, ale to gdzie niegdzie tylko. Dzisiaj mamy 18 marca. Dopiero siejemy nawozy. No bo wcześniej było u nas tutaj w naszych rejonach było mokro. Nie dało się w pole wjechać. A też nie ma się coś spieszyć z tymi nawozami. Dopiero też ludzie w tym tygodniu powyjeżdżali. I tak jakoś to jest. Wam powiem, widzowie. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Ceny nawozów poszły w dół. Saletrzak chyba 2690 za tonę. Po takiej cenie my kupywaliśmy. Ja, o ile się nie mylę, a raczej się nie mylę, tylko chyba dobrze wam mówię, więc taka cena jest. To był saletrzak, był już kupowany na początku marca. To na dzień dzisiejszy nie orientuję się, jak jest, ale myślę, że jest taka sama cena. Ale pytaliśmy się sprzedającego nawozy dzisiaj, 18 marca właśnie, jak się prezentują ceny, to mówił, żeby czekać, bo ceny jeszcze pójdą bardziej w dół niż teraz już są, więc nawóz będziemy jeszcze dokupywać. Oczywiście, że będziemy dokupywać nawóz, bo w tym roku mamy tylko zasiane 1,5 hektara przężyta ozimego, ale jeszcze będziemy siać kukurydzę na dodatek i na dodatek będziemy jeszcze siać pszenicę jarą, tą samą co rok temu, na tym samym kawałku co tutaj była, więc będzie się działo. Nie wiem, może jak nie będę w szkole, to wam bym ponagrywał jakieś filmiki z tych akcji, też vlogi ciekawe. Siew kukurydzy bym wam na pewno chciał nagrać, bo według mnie fajna akcja. Pierwszy raz u nas na gospodarstwie będzie kukurydza na ziarno, więc bardzo fajnie. Będę wam nagrywał, jak te uprawy są. Zamówiliśmy kukurydzę Atlantico. Atlantico, no i już drugiej odmiany nie pamiętam, ale to wszystko wam powiem, jak będzie odcinek ze siewów. Nawóz pod kukurydzę jeszcze też się zastanawiamy, co to będzie, może tarnogram, może jakaś polifoska, czy coś w ten deseń, więc jeszcze się zastanawiamy. No. Były też pytania, czy sprzedaliśmy zboże. Nie sprzedawaliśmy zboża, bo ceny są tragiczne. Są tak, ceny idą w dół, że nie wiadomo, co to będzie. Może później się jakoś podniosą, a jak nie, to będzie trzeba było już liczyć straty, bo masakra jest z tymi cenami. Na dzień dzisiejszy chyba pszenica po 1050 zł, a przężyto po 900. No to widzowie, tragedia. Jednym słowem, tragedia. Tak więc, widzowie, to by był taki króciutki odcineczek z tej akcji nawozy, bo nic ciekawego już się nie będzie tutaj u nas działo. Tak więc, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Kolejne vlogi już będą na pewno dłuższe. Do kolejnych vlogów trzymajcie się, cześć, na razie.